Witajcie moi drodzy, bohaterem dzisiejszego odcinka jest OnePlus Nord C3 Lite 5G. Nie wiem kto tę nazwę wymyśla, ale okej. Ten telefon jest jakieś 3 miesiące na rynku, więc nie będę się powtarzać i powielać tego co inni recenzenci. Skupię się raczej w kilku punktach na plusach i minusach tego urządzenia i na tej podstawie sami podejmiecie decyzję, czy warto go kupić. A więc zaczynajmy. Punkt pierwszy, bogaty zestaw sprzedażowy. Jest charakterystyczny dla OnePlusa czerwony kabelek, jest ładowarka, jest etui. Czyli mamy komplet. Wszystko, co potrzebne do użytkowania. Punkt drugi, bateria i ładowanie. 5000 mAh spokojnie pozwoli na pracę przez 1,5 dnia, a czasem nawet do 2 dni takiego normalnego użytkowania. Ładowarka jest 67W, więc naładowanie do pełna trwa jakieś 45 minut. Punkt trzeci, wydajność. Sercem urządzenia jest Snapdragon 695 z obsługą sieci 5G. Jest to typowo średniopółkowa jednostka, która w codziennej pracy wypada po prostu dobrze. Smartfon raczej nie zamula, chodzi całkiem płynnie. Wiadomo, że nie jest to smartfon dla wytrawnych graczy, ale dla osób, które nie wymagają nie wiadomo czego, myślę, że wystarczy. Do dyspozycji mamy 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci na dane, więc do normalnego działania w zupełności wystarczy. Punkt czwarty, głośniki. Mamy tu głośniki stereo. Może nie mają zbyt wiele basu, ale grają naprawdę mega głośno i wyraźnie. Na plus trzeba zaznaczyć obecność złącza mini jack. Jeśli chodzi o wibracje, to czuć, że jest to raczej taka niska półka. Punkt piąty, ekran. Mamy rozdzielczość Full HD z plusem, odświeżanie 120 Hz i całkiem niezłe odwzorowanie kolorów. Boli jednak fakt, że jest to panel IPS. Wielka szkoda, bo czasem nawet w tańszych urządzeniach można znaleźć AMOLED-a. Jednak jakość tego IPS-a jest jak najbardziej w porządku. Jasność w tej półce cenowej też jest ok. Punkt szósty, aparat. Jeśli chodzi o aparat, to od razu warto powiedzieć, że użyteczny jest tylko ten główny. Reszta, czyli czujnik głębi i makro, są mizerne, więc w sumie tak jakby ich nie było. Główny aparat ma 108 megapikseli i światło f1.7. Niestety bez optycznej stabilizacji. Jak on wypada w praktyce? Za dnia, przy dobrym oświetleniu, jakość zdjęć jest jak najbardziej w porządku. Mamy całkiem sporo szczegółów, barwy ładnie nasycone i ogólnie obrazek wygląda miło dla oka. W nocy też nie jest źle, ale zauważalnie gorzej. Co w sumie nie dziwi w tej półce cenowej. Balans bieli trochę wariuje, i zdjęcia są czasem nieco przerzucone. Jeśli chodzi o tryb portretowy, to trzeba przyznać, że daje radę. Bardzo ładnie odcina postać od otoczenia. Jeśli chodzi o aparat przedni, to mamy 16 megapikseli ze światłem f2.4 i trzeba przyznać, że przy dobrym świetle selfie też wygląda całkiem ok. Filmy za to nagramy maksymalnie w Full HD i w 30 klatkach, no i nie ma co ukrywać, szału nie ma. Wyraźnie brakuje tej optycznej stabilizacji, zresztą efekty widzicie na ekranie. W tym materiale celowo nie wspomniałem o wyglądzie, bo wygląd to kwestia mocno indywidualna i nie każdemu musi się taki smartfon podobać. Każdy może mieć po prostu inne zdanie. Ja mogę powiedzieć od siebie, że smartfon jest naprawdę dobrze wykonany i pod tym względem naprawdę nie mam żadnych zarzutów. Jeśli chodzi o cenę, to oczywiście na start ten smartfon był za wysoko wyceniony, ale teraz od czasu premiery ta cena już troszkę spadła, więc warto przyjrzeć się mu bliżej. A co Wy myślicie o tym smartfonie? Dajcie znać w komentarzach. Czy OnePlus Nord C3 Lite ma jakieś szanse na rynku? Czy jest w stanie konkurować ze smartfonami Xiaomi albo Realme? Czekam na Wasze odpowiedzi. Z mojej strony będzie to już wszystko. Jeśli materiał się podobał, to zachęcam do subskrypcji i polajkowania. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.